Jak wygląda apostille i po co jest takie poświadczenie? Otóż, jeśli dokument polski ma być użyty za granicą w określonych sytuacjach, to wówczas trzeba uzyskać apostille na takim dokumencie. W tym przypadku akurat mamy odpis z Urzędu Stanu Cywilnego, jest to po prostu odpis z aktu urodzenia i do sprawy alimentacyjnej kancelaria z Norwegii potrzebuje, żeby ten odpis został poświadczony apostille. W drugą stronę jest tak samo. Jeśli prowadzimy jakąś sprawę w Polsce, to wówczas dokument z innego kraju musi być poświadczony w, tamtej, w tamtejszym organie, żeby mógł być użyty w Polsce. Czasami wystarczy samo tłumaczenie przysięgłe dokumentu, a czasami trzeba uzyskać apostille. Jeśli ty potrzebujesz pomocy w swojej sprawie sądowej czy jakiejkolwiek innej, czy potrzebujesz pomocy w uzyskaniu apostille, to wówczas odezwij się do nas. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy takie apostille. Nie jest to szczególnie trudne, ale procedura jest bardzo, bardzo specyficzna.